Ale ponieważ, Andrzej Szachaj się wymigał, to Marcie się razie już pozwolimy. I myślę, że może byśmy poprosili Magdę, żeby spróbowała skupić się na tej brakującej relacji. Nie, nie, oczywiście nie jestem samoobójczynią, to jest dział filozoficzny. Natomiast ja może bym jeszcze jedną rzecz do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Mianowicie, gdyby zapytać polityka, jak uzasadnia swoje polityczne poglądy, to nawet gdyby to był polityk zainspirowany filozoficznie, to nie miałby czasu, ponieważ najczęściej dają mu tak zwaną setkę na wypowiedź. I on nie ma żadnej możliwości rozwinięcia swojej wypowiedzi. I ja bym tutaj chętniej zamiast słowa, gdybyśmy mieli mówić o tym, co się dzieje w polityce dzisiaj, zamiast słowa filozofia użyła słowa media. Polityka, religia, media. Zarówno politycy, jak i księża korzystają z mediów i mam wrażenie, że właśnie media jakby mediatyzują te dwie sfery dawnej refleksji i działalności, teraz głównie działalności. A więc rzeczywiście karkołomny jest tytuł Polityka, religia, filozofia. Ja bym, Andrzej powiedział, że to temat na wykład roczny. Ja bym powiedziała, szaleńca byłby ktoś, kto by sobie taki roczny wykład wymyślił. Ale ja oczywiście, ponieważ oprócz tego, że zajmuję się filozofią, jestem felietonistką, mam bardzo teraz przyuczoną zdolność do symplifikacji i spróbuję ten temat uporządkować bardzo szybko, bo od razu w ciągu uporządkować zaczyna się zaraz rok akademicki, ta potrzeba się przydaje. Otóż ja myślę, że relacje między tymi trzema dziedzinami można podzielić na trzy rodzaje. Pierwsze to są relacje gorące, drugie to są relacje zimne, trzecie to są relacje letnie. Relacje gorące to są takie, w których mamy do czynienia z takim myśleniem monistycznym. To znaczy polityka opiera się na pewnej koncepcji antropologicznej. Antropologia jest wpisana w pewną wizję teologiczną, a mówi się w polityce językiem wartości. Państwo to znają od pewno Solona, albo oczywiście od Platona. Mamy też świętego Tomasza. Ja przecież wolę Tomasza, bo to jest nasza rzeczywistość religijna dzisiejsza. Tam wyraźnie się mówi, że człowiek został stworzony w odpowiedni sposób i w odpowiednim celu. I cel wpisany jest w jego naturę i czy chce, czy nie chce, musi go osiągnąć. Tyle, że nie do końca go widzi, ponieważ jest skażony. Ten cel Jan Paweł II nazywa niewiedzę niepokonalną. Aby osiągnąć ten cel, potrzebny jest Kościół, który nie jest odseparowany od państwa, tylko wspiera wszystkich obywateli w osiągnięciu celu ostatecznego, który został wpisany w ludzką naturę. Żeby nie być takim bardzo kołosłownym w tym, co mówię, to takie poglądy znajdą państwo u filozofa i polityka, i tu mówię bez żartów mocnej jakości, profesora Ryszarda Legutki, jego książka o Platonie. Jego krytyka liberalizmu jest krytyką zarazem sofistyki i stanowiska sokratejskiego i taką pochwałą właśnie platonizmu jako filozoficznej podstawy polityki. Jak państwo wiedzą, profesor Legutko w swojej działalności politycznej jak najbardziej platonikiem jest i pozostał. Te relacje tak zwane bardzo gorące, których zresztą ja osobiście zazdroszczę moim różnym konserwatywnym kolegom, bo to też tak jest w filozofii, że jak się czyta Rawlsa, jeśli ktoś z państwa czytał Rawlsa, to jest bardzo słuszny filozof, który jest śmiertelnie nudny. Jak się czyta McIntyre'a, to jest pasjonujący filozof, który jest nieprawdziwy. Przepraszam, Adamie, że jesteś tu na sali, ale on jest nie do końca prawdziwy. A ja uwielbiam czytać Leo Strossa czy Michaela Oakeshota, no ale wiem, że ta gorącość mnie pociąga. Natomiast inni filozofowie bardziej słuszni według mnie, to znaczy tacy filozofowie, na bazie których myśli można by zbudować jakieś państwo, jak Locke, są niesłychanie nudni. Tak a propos Locke'a, który tutaj się pojawił, ja pamiętam, że myśmy czytali drugi traktat o rządzie w latach 70. z takiego tłumaczenia Marii Ossowskiej. Na seminarium Marii Ossowskiej pewne fragmenty zostały przetłumaczone. To było w takim zbiorze pism zakazanych, jakby na uniwersytecie, jeśli ktokolwiek z państwa pamięta, kiedyś były takie kalki, pisało się na maszynie i były odbitki. I ten fragment drugiego traktatu o rządzie był właśnie,
trzecią czy czwartą odbitką i on był taki wytłuszczony przez studentów, którzy z czerwonymi uszami z podniecenia czytali te fragmenty, zwłaszcza te, kiedy mówi się o dwustopniowej umowie społecznej, to znaczy o tym, że rząd jest powołany wyłącznie po to, żeby chronić praw obywateli. Rząd ma same obowiązki, a obywatele mają prawa, które powinny być chronione. Ten indywidualizm, a zwłaszcza ta instrumentalna funkcja państwa i rządu, która jest podstawą liberalnego myślenia o świecie, wydała nam się wtedy fascynująca, była zakazana. Książka Drugi Traktat o Rządzie ze wspaniałym wstępem Zbigniewa Reja jest książką najgorzej sprzedawalną obecnie, to znaczy po prostu moi studenci umierają, kiedy mają to czytać, bo to jest rzeczywiście dosyć nudne, ważne. Gdyby Państwo chcieli się przekonać, o czym mówię, mówiąc o gorących relacjach między polityką, filozofią a religią, to w sali obok jest taka debata, na której jest profesor Krasnodębski, Bronek Wilkstein, a i pewno więcej jeszcze osób, nie wiem, czy Macierewicz również został zaproszony, ale myślę, że tę temperaturę można byłoby tam wyczuć znacznie bardziej niż tutaj. To jest jakby pierwszy typ relacji. To jest taka filozofia monistyczna, która mówi językiem aksjologii. Bardzo często odwołuje się do prawdy. Jak w Polsce rządziła partia Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ ja piszę taką dużą pracę etyce, polityce i media, to spisuje czasem również częstotliwość używania pewnych słów. Dwa podstawowe, które pojawiały się w dyskursie pisowskim, teraz też się pojawiają, ale są mniej widoczne z racji tego, że to jest partia opozycyjna, to była prawda i godność. To jest dyskurs prawdy i godności. Czyli jeden odnosi się do antropologii, drugi jakby scala, tak jak religia scala nasze widzenie świata. Nasze widzenie świata. Te drugie relacje to są relacje zimne, można je też nazwać cynicznymi. Mało kto się do nich przyznaje, a są rzeczywiste. To są te relacje, które opisał Hobbes albo Machiavelli. To są relacje, w których polityka tak naprawdę jest dziedziną praksjologii, dziedziną skutecznego działania. I wszystko, co służy skutecznemu działaniu, idzie na użytek polityki. Religia w takim samym stopniu jak filozofia. A jeśli Państwo pamiętają, jeśli ktoś doczytał Lewiatana, Hobbesa do końca, on jest coraz bardziej ciekawy właśnie w późniejszych partiach, bo na początku zajmuje się filozofią i antropologią, a potem w całości zajmuje się praksologią. Daje takie rady na przykład dotyczące religijności państwa, którym się rządzi. Mówi nie za mało, nie za dużo. Jak za mało, to nie będą mieli takiej scalonej wizji świata, a jak za dużo, to będzie tak, jakby mieli taką chorobę polegającą na drgawkach i będą skupieni na strachu przed wiecznym potępieniem. Machiavelli daje nam też takie rady, które ja mam takie wrażenie, że telewizja co jakiś czas serwuje nam, czy politycy poprzez telewizję. Jak Państwo, Machiavelli mówi, ludzie powinni się bać, ale nie za dużo. Jak się boją, to są zmobilizowani, są potencjalnie lepszymi żołnierzami, a jak się nie boją, to się rozleniwiają, ale jak się boją za dużo, to za bardzo są skoncentrowani na sobie. W związku z tym trzeba od czasu do czasu ich czymś postraszyć. W moim przekonaniu politycy, jak nie mają innych kataklizmów, takich jak zagrożenie PiS-em, rządzący politycy na przykład, to mówią o świńskiej grypie, albo o, jak to się nazywało, jeszcze innej, ptasiej grypie. Takie, co jakiś czas się pojawia. Teraz się pojawia susza. Susza. Wczoraj był taki dramatyczny reportaż, że nigdy nie było tak sucho. W 1792 roku Wisła miała ten poziom. Wszystko jest popękane, nic nie można zorać. Jest po prostu dramatyczny. Więc tam troszeczkę, byśmy się troszeczkę zmobilizowali poprzez ten strach. A tutaj mamy bardzo wielu przedstawicieli tego typu myślenia. Religia jest czysto instrumentalna. Religia czemuś służy. Ja mam wrażenie, że w Polsce bardzo wielu polityków doskonale wykorzystuje religię właśnie w ten sposób. Dostarcza im ona języka aksjologicznego i takiego języka pompatycznego. Jak się mówi o prawdzie, jak się mówi o godności, jak się mówi o dobru, jak się walczy ze złem, to jest ten język, który mobilizuje ludzi, chociaż tak naprawdę nie ma się ani pojęcia, czym jest godność, ani też nie rozumie się, to chyba żadna z polskich polityków nie rozumie, co jest taką tezą podstawową moich studentów, że prawda to jest predykat zdania. Prawda to jest predykat zdania. Zdanie może być prawdziwe bądź fałszywe, posiada taką cechę, bądź jej nie posiada.
Natomiast prawda używana przez duże P może znaczyć dosłownie wszystko. Może być Bogiem, może być sensem historii, może być czymkolwiek, co w to słowo włożymy. Także tu manipulactwo jest bardzo widoczne. No i wreszcie te relacje niestety tutaj od Andrzeja Szachaja ja się niczym nie różnię. W dużym stopniu to jest zresztą... A ja nie bym była taka pewna. W dużym stopniu Andrzej Szachaj... Jak na feministkę, to przyznacie Państwo, że radykalny. Nie jest radykalny, to jest po posiedzeniach sekcji filozofii feministycznej, gdzie właściwie do konkluzji doszłyśmy takich, że jest kontinuum płci. Nie ma i to narzucanie przez kulturę, konstruktywistyczne rozumienie płci już odeszło w zapomnienie. Ja chcę powiedzieć o tym, relacje letnie, ja widzę w dwojaki sposób. Pierwsze to są no właśnie relacje liberalne, tylko ja musiałam przypomnieć takie rozumienie liberalizmu, które w naszej rzeczywistości politycznej nie pojawia się w ogóle. Mianowicie to jest to rozumienie, które wprowadza do filozofii John Stuart Mill. A proszę pamiętać, że oprócz tego, że napisał tekst o wolności, napisał również tekst o socjalizmie. I tam jest takie przekonanie, bardzo spójne, obecne zresztą również u Ronalda Dworkina, który był jednym z doradców prezydenta Clintona, że wszyscy jesteśmy równi, ponieważ wszyscy jesteśmy wolni. Ale z powodów niezawinionych nie wszyscy z tej wolności korzystać możemy. Bo się urodziliśmy w biednej rodzinie, bo się urodziliśmy niepełnosprawni, bo jesteśmy kobietami, które obciążone są różnego rodzaju stereotypami. To też, aby liberalizm stał się faktem tych czy te, które znajdują się w sytuacji nie z własnej winy, w takiej sytuacji, że nie mogą korzystać ze swojej wolności, trzeba im trochę pomóc, trzeba im trochę dodać. Początek akcji afirmatywnej znajduje się właśnie u Johna Stuarta Milla i u Dworkina, co jest zresztą dosyć oczywiste, bo to myśli ci współczesny. Mnie jest bardzo bliskie takie rozumienie liberalizmu, to znaczy takie rozumienie liberalizmu, gdzie wolność człowieka jest maksymalnie szeroka. A w Polsce z trudem wielkim ten sposób rozumienia wolności jest antycypowany, bo potrzeba, zresztą to widać w różnych ostatnich ustawach o zgromadzeniach publicznych, na przykład ograniczania ludzkiej indywidualnej wolności w imię rzekomego bezpieczeństwa wspólnoty, czy w imię jakiegoś tam dobra wspólnego jest niesłychanie silna. Nawet moi studenci mówią, że no, wolność ma określone granice, mówią, to jest wolność innego człowieka. Nieprawda. Wolność ma swoją jedną granicę, mówi John Stuart Mill, a właściwie dwie. Jedną to jest prawo, a drugą to jest krzywda innego człowieka. Krzywda innego człowieka, a nie wolność innego człowieka, bo nasze wolności ciągle by się zderzały i zderzają się, więc ograniczeń mojej wolności z powodu państwa wolności nie ma, bo państwo się czasem potrafią podporządkować, ja też chętnie. Natomiast tu chodzi o krzywdę drugiego człowieka. To rozumienie liberalizmu. I ten liberalizm, który jest skojarzone z takim myśleniem równościowym, jest praktycznie w Polsce nieobecne. I właściwie słowo liberalizm brzmi teraz tak jak feminizm. Znaczy, słowo feminizm jest w ogóle jakiś taki konstrukt przeciwny, natomiast słowo liberalizm jest absolutnie przyporządkowane Hayekowi, Balcerowiczowi i temu nurtowi neoliberalnemu, który w naszej rzeczywistości jest obecny. To, co jest ważne w liberalizmie, to jest oczywiście to, co mamy doskonale przedstawiane u Rawlsa, mianowicie, że państwo i politycy zajmują się pewną sferą wspólną i troszczą się o to, żeby w ramach tej wspólnej sfery wszyscy cieszyli się maksimum wolności i równości. To jest troska polityków. Natomiast wszystkie gorące relacje z religią czy z jakąkolwiek doktryną, w którą wierzymy, tak naprawdę nie mogą być podstawą funkcjonowania państwa i należą do sfery życia prywatnego bądź sfery życia akademickiego. Czyli te letnie relacje, które na tematy religijne w polityce mówią, no, to jest jak twoja sprawa, to w co wierzysz, to jaka jest taka doktryna, która jednoczy twoje myśli, to jest absolutnie twoja sprawa. Kłóćcie się jak chcecie o zasadność tych doktryn na terenie akademickim, natomiast państwo nie może wygrywać żadnej doktryny przeciwko innej i w ogóle powinno być osadzone na neutralnym podłożu, ta relacja wydaje mi się najbardziej właściwa
nie w sensie prawdziwa, tylko taka, w której wszyscy różniący się poglądami możemy czuć się dobrze. Ja na tym skończę. Cóż, ale religia, jak zacznę mówić o religii, tak skończę. Notowane minę.